Niemiecka minister spraw zagranicznych mówi, że jej kraj popełnił błąd, nie słuchając ostrzeżeń Polski i krajów bałtyckich w sprawie budowy Nord Stream 2. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock w wywiadzie dla publicznej stacji telewizyjnej CDF przyznała, że relacje między Niemcami a krajami Europy Wschodniej nie są najlepsze. Minister zaznaczyła, że taka sytuacja utrzymuje się od wielu lat. Jednym z głównych powodów pogorszenia się relacji z krajami bałtyckimi i państwami wschodniej Europy jest gazociąg północny. Trzymając się Nord Stream 2, nie słuchaliśmy obaw, jakie zgłaszały nam kraje bałtyckie i kraje wschodnioeuropejskich przyjaciół. Na wzajemnych relacjach Niemiec z krajami bałtyckimi i Europą Środkowo-Wschodnią cieniem kładzie się także polityka Berlina wobec Ukrainy. Szefowa niemieckiej dyplomacji przyznała, że budowanie wzajemnego zaufania nie pomaga sposób, w jaki Niemcy przekazują broń ukraińskiej armii. Dostawy ciężkiego sprzętu walczącej Ukrainie uznała za niezdecydowane. Stwierdziła, że potrzebne są dalsze i szybkie dostawy broni jesienią. Minister w rządzie Olafa Scholza reprezentuje Zielonych. Partia ta krytykuje kanclerza za jego łagodną politykę wobec Rosji.